Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Corley, zapraszam do 6 odcinka drugiego sezonu Zagrajmy w This War of Mine. Wróciliśmy z bardzo fajnej lokalizacji, a mianowicie Rudery, gdzie działo się wiele takich pozytywnych rzeczy. O, nie było żadnych napaści, nic złego się nie działo tej nocy i przenieśliśmy całkiem fajnie dużo rzeczy. Mało desek, jak to zwykle. Ich nie noszę i tym razem również zapomniałem, przez co mamy ich tylko 13, a miałem plany co do Marina, co do jego dzisiejszego dnia, pewnie nie uda ich się wszystkich zrealizować. Okej, zobaczmy co tu mamy, bio. Mamy mało jedzenia, ale musiałem się podzielić z tym biedakiem. No właśnie, bo tak jak pamiętacie w poprzednim odcinku, podzieliliśmy się z bezdomnym jedzeniem i dzięki temu nasi tutaj podopieczni są zadowoleni. Przynajmniej tak można się próbować domyślać tego, bo nie widać tego po ich statusie. Paweł, biedaczek, rozumiem, czemu Boris nie mógł mu odmówić jedzenia. Paweł będzie jadł jutro. Wszystkim pozostałym dzisiaj przygotujemy posiłek. Mimo, że nie mamy warzyw. No właśnie, może poczekam do 10, może jakimś cudem przyjdzie znowu handlarz. Chociaż z tego co pamiętam, handlarz był chyba wczoraj albo przedwczoraj. Raczej rzadko kiedy dzieje się tak, że przychodzi tak często, tak co chwilę. Okej, Marin, dzień 10. Wiem, że zapasy nam się kurczą, ale Boris postąpił słusznie, dzieląc się jedzeniem z człowiekiem z tej Rudery. A może to w ogóle ten artysta był, co obraz malował? Tego też nie wiemy. Mamy jakiś filtr. Mamy 4 filtry. Czyli Marinie, wylewaj kawę. Ciekawe, czy to się jakoś marnuje. W sumie ostatnia kawa chyba jaka była, już więcej nie ma. Nie mamy kawy, tak tam widziałem napis. A my tu nastawimy wodę i tak myślę, czy do tej 10. W sumie jeden posiłek. O, gdzieś za daleko. Jeden posiłek mógłbym zrobić dla kogoś. Może sobie Emilia zejdzie, coś podje. Jakby się okazało, że na przykład o 10 przyjdzie jakaś osoba, żeby jej pomóc, no to właśnie wyślemy wtedy Emilię. Okej. I to jest właśnie to, co mówiłem. Strasznie dużo wody zużyjemy dzisiaj, żeby wszystkich względnie nakarmić. Jakby były warzywa, zrobilibyśmy to dużo wydajniej. No i będzie problem z drewnem. Chociaż nie, mamy 10 opału. Nie jest źle. Zastanawiam się, ile posiłków można zrobić, ale mało. Jeżeli nie dostaniemy więcej wody, to jeszcze nie wszyscy mogą dzisiaj zjeść ciepły posiłek. Dobra, ale ty jedz. I patrzymy, co tu dalej się dzieje. Pogoda, tak jak widzieliście też na początku tego rozegrania, śnieg już nam zniknął na dobre, robi się ciepło. Co prawda jeszcze w piecu trzeba tu podrzucać, bo to 16 stopni mimo 4 klapek to wcale nie jest aż tak dużo. Okej, handlarz, oj chyba nie, widziałem, że ktoś z jakimś życiem. Ale czy my tych osób nie pamiętamy? Znaczy nie pamiętam, czy to był taki zamaskowany człowiek, ale pamiętam, że... nie pamiętam, otwierać, wysyńska milicja, dobrze. Emilia jako prawniczka. Znaczy, czy mogę z tobą na słówko? Mów. Szukamy złodzieja, wiesz coś może? Mieszkańcy, kilka dni temu ktoś z tej dzielnicy ukradł zapasy zasobnika z pomocą humanitarną. Są one niezwykle ważne. Wyznaczyliśmy nagrodę dla osoby, która pomoże wskazać sprawcę kradzieży. Dotarły do nas informacje, że jeden z waszych sąsiadów węszył przy zasobniku. Co daje nam podstawy twierdzić, że to on je zabrał? Czy możecie potwierdzić nasze przypuszczenia? Teoretycznie moglibyśmy, zgarniając te wszystkie fanty, są to papierosy, kawa, no i duże jedzenia. Z drugiej strony my też węszyliśmy przy tym zasobniku. Nie wiem, czy pamiętacie, jak wybraliśmy się do niego nocą, my i to Emilia. Wydaje mi się, że... znaczy, nie mógłbym. Mimo, że z tym sąsiadem nie mamy nic wspólnego, nie mógłbym go zdradzić. Mimo, że te fanty są tu bardzo kuszące. Nie, niestety. Pamiętajcie, że wyznaczono nagrodę. To co, mam jeszcze raz ci powiedzieć, że nie? Nie. Jak chcesz, pójdę do kogoś innego. Oby ten ktoś inny tylko nas nie wskazał. Bo nie wiem, co wtedy to będzie się działo. Okej. Widzisz, wszystko przez ciebie, Emilia. Wracasz o zadowolona. Boris postąpił słusznie, musimy pomagać innym ludziom. Nie wiem, czy ona zadowolona z powodu, że nie wydaliśmy sąsiada. Nigdy nie donieślibyśmy żołnierzom na sąsiada. Solidarność między mieszkańcami to podstawa. Tak, czyli to wpłynęło na nasze zadowolenie. Czyli o ile... i to najlepsze, że zadowolenie wszystkich mieszkańców. Boris wykazał się wielkim sercem wobec tego głodnego. Teraz nagle się Boris przypomniał, kiedy to ja podjąłem tak trudną decyzję, że ich doprowadzę jakoś do końca, mimo właśnie problemów tutaj.
z jedzeniem, tak byśmy dostali puszki, każdy podjad. Tak się męczcie, nikt tutaj mnie nie uwzględnia w tych całych czynnikach decyzyjnych. No dobra, ale niech im będzie. I chyba jeszcze jeden posiłek uda się zrobić, jak tutaj zbierzemy wodę. Zresztą zastanawiam się, czy nie postawimy jeszcze jednego tutaj zasobnika na wodę. Ale to jeszcze podumamy. Może uda się w końcu i tej nocy znaleźć jakieś warzywa, albo jutro przyjdzie handlarz. A mu coś ciekawego sprzedam. Pawle, może rób filtry w takim razie, jak się nudzisz. Tym bardziej, że nie masz żadnych nałogów, co mnie bardzo cieszy. Ale jak nie masz nałogów, to znajdziemy tobie robotę. Tak, szybko biega, czyli nie pasowałoby mu to, żeby był palaczem. Kawa w sumie też może mu nie do końca pasowała. Okej, i tu chyba woda już została ściągnięta, czyli jeszcze jeden posiłek na naszego nocnego łowcę, ile zdąży się wyspać przed nocą. Tak, bo on był bardzo zmęczony, więc miał dużo tam do odrobienia tego zmęczenia i sąsiad zaufał nam, a my go nie zawiedliśmy. On zrobiłby dla nas to samo, prawda? Mam też taką nadzieję, że tak by postąpił i on. Podoba mi się to, że mogliśmy jednak, nie decydując się na to jedzenie, czy na tę kawę i papierosy, bo w sumie one były bardziej kuszące, no to, że w ten sposób udało nam się rozwiązać ten problem. To chyba wszystko mamy. Pokraliśmy trochę pił. Jak wszyscy chwalą tego Borisa. No tylko teraz Borisek by mógł nam już tu wstać. Właśnie, zobaczmy jak papierosy. A papierosy mamy, to nie muszę nawet tutaj grzebać to przy tych lekach. Chociaż może jakieś bandaże bym... Takie robię rozeznanie, co tu mamy. To wszystko jest strasznie drogie. Chociaż podobnie Bruno nie miał niższych cen. No dobra, to przed nocą ja jeszcze zdążę tutaj nagrzać. O, wstał Boris. No to chyba doczekamy się nocy razem. Tym bardziej, że nie spodziewam się jakichś takich wielkich problemów czy wielkich wyzwań. Więc sobie tutaj po prostu trochę porozmawiamy dłużej. Patrzę, czy coś jeszcze uda nam się to zrobić przed nocą, ale raczej wody już, chociaż może jeszcze jakby się wszystko udało pomyśli, to może jeszcze raz ją nastawimy. Tym bardziej, że to jest dość... O, Boris będzie pierwszy na ten wyścig teraz z Emilią. Kto usiądzie pierwszy? I ciekawe, co zrobi. No to siadamy na kolanka, tak? A jednak nie. Robi się zimno. O, właśnie. Muszę pamiętać. Dobrze, że przypomniała mi. Mamy jeszcze trochę tego opału. Ściągnęliśmy tam trochę od handlarza. Okej, i jeszcze, no właśnie, tutaj przybiegłem Pawłem, ale chyba się już nie wyrobi. Pół godziny niestety nastawia. Gdyby się wyrobił, po nocy byśmy mieli znowu jeszcze zapas wody, ale nie. Czas dobiegł końca. Mamy nowe miejsca. Hotel, szpital, szkoła i niewielka kamienica. Znaczy, to są nowe, stare miejsca, o tak bym to określił. Ale na chwilę obecną mam w planie bardziej zająć się tutaj wyciągnięciem wszystkiego z tej rudery. Tym bardziej, że tam się kryją rzeczy, które mnie najbardziej interesują. No może prócz warzyw, ale to może uda się je gdzieś znaleźć później. Póki co aż tak źle nie jest. Śpisz, czuwasz i szukasz zapasów. Tak, tym bardziej, że rudera jest bezpieczna. Zabiorę jakieś narzędzia. Piła to na pewno... chciałem dwa wytrychy wziąć, tak jak Dexter mówił. Wspominał, że zabrać w to miejsce dwa wytrychy. Niestety, no właśnie. Rozgadałem się i nie zabrałem ze sobą drugiego. Przecież nie przygotowałem drugiego, ale tak, była jedna rzecz, jedna bramka, przejście, nie wiem jak to określić, do przepiłowania. Może pójdę tam, zacznę od tamtego miejsca, bo pewnie każdy się zastanawia, jak to tam wygląda. No i też pewnie tam się kryją jakieś skarby, które rzeczywiście warto będzie zabrać w tym podejściu. Musiałbym wziąć ze sobą też gdzieś 6, nawet 7 slotów desek. Tak, żeby następnego dnia postawić ogródek. Być może później udałoby się go w miarę szybko ulepszyć. To też byśmy mogli się zająć prędko warzywami. I praktycznie nic więcej nam do szczęścia by nie było potrzebne. Okej, póki co biorę wszystko, chociaż tutaj nic nie ma takiego wyjątkowego. Może szafka będzie ciekawsza. Nie, papierosy, kawa, no bimber. Bimber się przyda pewnie, szczególnie teraz jak te filtry na wodę nam znikają w zastraszającym tempie. Patrzę jeszcze, czy to
na pewno... Okej, zastawimy wszystko drewnem i góra jest wyczyszczona. Czy na pewno tu dwie noce będzie tego wszystkiego, tak żeby dwie noce nam to zajęło? Ale wygląda na to, że tak. O, teraz ten cukier możemy wyzbierać. W wielu miejscach, gdzie tu byliśmy, nie wiem czy pamiętacie, cukier był tak właśnie występował jako pojedyncze kostki, więc dobrze będzie go zabrać. Już teraz, o, prawie że idealnie zapełniliśmy sloty. Jakieś drobiazgi, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dobra. Dziewięć tych, patrzę gdzie te wytrychy mogą się, o, tu już widzę jedna szafka na wytrychy, tu mamy... wyjście, ale to jest tylko ucieczka i to jest chyba jedyne miejsce, gdzie wytrych może się przydać. Jeszcze zobaczę tutaj szybko. O, cześć bezdomny. Ciekawe, czy w szafce ładunkowej są jakieś leki. Mogę ci powiedzieć, że już ich tam na pewno nie ma. Chyba, że pomyliłem szafki, ale okej. Czyli patrzymy, co kryje ta szafa, ponieważ szafy zamknięte tu właśnie takich... zamknięte po prostu. Kryją też nieraz fajne rzeczy, chociaż to jest też nieraz taka pułapka, żeby stracić wytrychy. Tak naprawdę nic fajnego nie dostaniemy. Dobra, te papierosy zostaną na później. A, i zwolnił nam się ten slot dzięki temu. Dobra, mamy nadmiar trochę cukru tutaj, więc jeszcze zobaczę, czy pójdzie dorzucić cukier, czy może jakoś inaczej to lepiej rozwiązać. Drobiazgi. Też nad nimi myślę, bo przypuszczam, że już powoli, powoli będą znikać z tych lokalizacji w przeciwieństwie do drewna. No ale z drugiej strony z braku drewna też nie jesteśmy w stanie się za bardzo rozwijać z powodu braku drewna. Jestem bardzo wdzięczny, bardzo mnie to cieszy. Wszyscy o tobie wczoraj w domu opowiadali. Boris zyska w oczach ludzi, mam nadzieję, że widzów też. Podzielił się posiłkiem, zresztą każdy zrobił coś dobrego. Emilia nie wydała sąsiada, Boris podzielił się posiłkiem. No i okej, chyba tu nic więcej nie ma oprócz drobiazgów. Cześć, może ten cukier tu zostawię, bo w tym podejściu mi jest niepotrzebny. A zastanawiam się, czy nie zabrać właśnie desek. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 22 deski. No dobra, niech idą z nami i wrócimy tu kolejnej nocy, więc będziemy wiedzieć, co dokładnie tu będzie do wyzbierania. W sumie szkoda, nie ma warzyw, które by się przydały, ale jakoś sobie poradziłem bez tego. No i dzisiaj też obiad wcina Paweł. Dzień 12. O, jak już się spokój robi. No właśnie, ta seria w ogóle może okazać się, że będzie... prawdopodobnie krótsza od poprzedniej, ale może być też i dłuższa, więc to nie ma co oczekiwać, że to będzie 45 dni jak ostatnio. Nikt nie jest ranny i napastnicy nic nie okradli. Okej. Boris wbio i mamy jakieś nowe wspomnienia, co też jest dobre. Pewnego dnia Luka dostał biegunki. Okazało się, że pił wodę z kałuży. Przepraszam, tatusiu, zjadłem orzeszki i strasznie chciałem mi się pić. Solone orzeszki. Dzieci nie powinny jeść takich rzeczy. Słab z każdą godziną. Anna powiedziała, że zdobędzie lekarstwa. Chyba czuła się winna, bo poszła, nie czekając nawet na zmierzch. No właśnie, czyli poznajemy tę historię, co mogło się stać z tym dzieckiem. Tak pamiętacie, on mówił, że nie tak źle, tak trzymać. Nieźle, nieźle, tak? To tak trzymać, dobrze. Podoba mi się, że są tak zadowoleni z tego, co się dzieje. Tak, i tak tam wcześniej czytaliśmy, że gdyby tylko udało się uratować tego chłopca, no i to właśnie o nim mowa. Okej, Pawle, od dzisiaj jesz jak wszyscy, a Marin idzie nam trochę tu pogrzebać w warsztacie. Widzę, że zadowolenie nie mija. Wow, ja może nawet nie zauważyłem, a być może wczorajszego dnia przegapiłem jeszcze tu pułapki, bo widzę, że w jedno i w drugą się złapały jakieś szczury. Mamy co jeść. Od razu nastawię na drugiego szczura. Widzę, że na więcej będziemy potrzebowali już nastawiać mięso. Chociaż to i tak nie jest to takie złe. Okej, przed chwilą jadłeś. Dobra, mamy 17 kawałków mięsa, więc jest okej. I teraz Marin, to na co czekałem, taki o prezencik dla nas. A mianowicie wybuduje w nareszcie ogródek. Patrzę, że coś jeszcze mogłoby się przydać, ale chyba nie. Mamy trochę desek.
Chociaż w następnej kolejności chciałbym rozbudować ten ogródek, czyli przyda nam się trochę elektroniki. Może to nie być takie proste, może to się tak szybko nie udać. Okej, reszta ekipy może iść spać, przynajmniej Emilia, a Paweł jeszcze poczeka pod drzwiami. Może Anusz podejdzie do nas handlarz jeszcze tej nocy, czy też tego dnia. Nie wiem, czemu zawsze mi się te pory mylą. Znaczy, o, kawa staje się towarem deficytowym, oblężonym pogorem. Spodziewany jest gwałtowny wzrost cen kawy na czarnym rynku. No, a mieli nam kawę przynieść. Nie mamy niestety kawy na sprzedaż. Więc tu w tym temacie nic się nie zmieni. Temperatura spadła, mamy zachmurzenie, możliwe są opady deszczu. Nasza rada na zimne wieczory. Złap dobrą książkę, kubek ciepłej herbaty i umość się wygodnie w fotelu przed kominkiem. Ale nie jest źle z tą temperaturą. Okej, handlarz. Nikt. Dobra. Może bym postawił jeszcze jedno łóżko. Chociaż jak oni dobrze się tutaj dzielą tymi łóżkami, to nie jest źle. Zobaczmy Marinie, właśnie. Tu możemy robić nawóz z mięsa. To już jest całkiem niezła opcja. Ale przede wszystkim możemy posadzić zioła. Chociaż bardziej od ziół interesują mnie warzywa. I zobaczmy teraz. Tak. W gruncie rzeczy nie potrzebujemy dużo więcej desek, żeby wybudować ogródek warzywny, ale będziemy potrzebowali części elektryczne, które no zawsze nam ich brakuje, tym bardziej, że zużyjemy 4 na lampę, więc jeszcze 3 części elektryczne. Tam chyba w ruderze była jedna, więc gdzieś jeszcze będziemy musieli w innej lokalizacji znaleźć 2. Zobaczymy. Tu moździerz nam potrzebna, ale jeszcze nawet nie mamy broni, więc na naboje to się nie przyda. I jeszcze myślę, czy w takim razie może jeszcze jedno łóżko, tak żeby łatwiej było, tak żeby każdy mógł się wyspać. Tym bardziej, że liczę, że ktoś jeszcze nas mimo wszystko odwiedzi i zatrzyma się na dłużej. Schronisko dla bezdomnych zrobiliśmy. Chyba że właśnie zamiast tego może nam się w tym momencie, na tym etapie gry, bardziej przyda kolektor deszczu drugi i będziemy obok, o właśnie, nasze centrum zbierania deszczówki tutaj stworzymy. Mamy trochę drobiazgów, chociaż teraz no właśnie już tego trochę ciężko mówić, że mamy trochę drobiazgów w momencie, gdy już ich nie mamy, ale mamy też bimber do przefiltrowania. Teraz zauważyłem i to nawet razy 2. Przygotujemy nieco opału, to wyjdzie na to, że ten dzień i tak wyjdzie dość fajny, dość pracowity. 4 aż, z tej racji, że jeszcze będzie trzeba przed nocą dorzucić do kominka, tak żeby utrzymać te minimalnie 16 stopni. Podczas tej przerwy świątecznej miałem no taką przyjemność, jeżeli można mówić o przyjemności, tak, z powodu właśnie zepsutego ogrzewania, spędzić trochę w takiej temperaturze w sumie 14 bardziej stopni, nic przyjemnego i nie dziwię się mieszkańcom naszego tu domu, że się rozchorowali, bo nie jest to na pewno, nie są to dobre warunki do dłuższego siedzenia, czy wręcz mieszkania. Okej, ale to takie historie z życia. Dobra, przydałby się jeszcze jakiś filtr, czy może raz to przerobię. Bo drugi filtr wolę zużyć na deszczówkę, jednak mimo wszystko tak byśmy mogli jutro zrobić posiłki. Liczę na to, że już jutro handlarz się zjawi i będzie miał chociaż jedną partię warzyw przy sobie. Okej. Czyli na dzisiaj chyba tyle, mówię, jeszcze gdzieś będę pilnował tu, żeby w piecyku ogień się palił i więcej, gdzieś miałem wytrychy jeszcze zrobić. Chyba nie do rudery, bo tak jak widzieliśmy, mimo wszystko udało nam się przetrwać bez tych wytrychów. Znaczy nie były one potrzebne, ten drugi nawet wyszło to lepiej, bo dostaliśmy wolny slot. Ale no, właśnie. I teraz czekamy do nocy. Okej, i wracam przed samą nocą do was. Widzę, że woda też właśnie została zebrana, ale nie mamy niestety więcej filtrów. Pożyłem też w międzyczasie Paweł, chociaż on już się nie zdąży wyspać. Ale tak, dzień minął spokojnie, bardzo fajnie. Idziemy jeszcze raz do rudery, chociaż gdzieś przydałoby się trochę elektroniki zabrać, na przykład supermarketu. Ale chyba będzie jeszcze dzisiejszej nocy rudera, nim rozbudujemy ten ogródek. Teraz myślę, że mogę tam nastawić te zioła, ale dobra, śpi w łóżku.
czuwaj, czuwaj. A ty szukaj zapasów, tak. Pójdziemy do rudery, ponieważ tam jest wiele fajnych rzeczy, które chciałbym zabrać ze sobą i już zostawi się tę lokalizację na dobre, już tak spokoju. Ta jakaś broń jeszcze w ruderze niby się kryje, ale nie kojarzę żadnej broni stamtąd. Też trzeba pamiętać, że te lokalizacje w trakcie gry mogą się zmieniać, tak? Nie wiem, czy pamiętacie ze szpitalem, że był w całości tak stał, a później nagle go zburzyli, czy tam był ostrzał na szpital. No i no właśnie, czego nie wyciągnęliśmy, to już później nie udało się wyciągnąć. Pomijając już fakt, że później w ogóle cały szpital był wrogo do nas nastawiony, co też nie było fajne. Mimo, że chcieliśmy iść tam z pomocą. Okej. To chyba ostatnio zostawiliśmy ten cukier. Ja go nie będę raczej brał, bo zajmuje nam 4 sloty sam w sobie. Cukier jest raczej tanim towarem, który łatwo by szło kupić gdzieś. Same śmieci, chyba nasz stary kolega tutaj biega. Z tego co zauważyłem, potrzebuję zająć, no właśnie, jak najwięcej drobiazgów, znowu sloty na drobiazgi, z tej racji, że kończą nam się filtry, ale drewnem też nie pogardzę, ponieważ chcemy rozbudować nasz ogródek. Jedna część elektryczna. Może zabiorę ją ze sobą. 2, 3, 4, 5. Chyba drobiazgi będą mi bardziej potrzebne. Tu jeszcze dorzucę te 2. Gdzieś którejś nocy być może jeszcze tutaj wrócimy, bo widzę, żebyśmy mogli spokojnie Bruna, zawsze mi się mylą, Borisa wyposażyć w trochę więcej rzeczy, które tutaj leżą. No ale tej chyba mamy wszystko, co trzeba, czyli drobiazgi. Tak, drobiazgi i drewno. A, cukier miałem wywalić, tak. Był taki niesłowny, tak, że mówię, że bez sensu brać cukier ze sobą. A później bym go przypadkowo zabrał. O właśnie, chciałem zacząć, że tu nic nie leży. Tej kubki nie pamiętam. Dobra, czyli cukier nie biorę, ale wezmę w to miejsce drobiazgi. 6, 12, 14. No mam, przyznam szczerze, że spory dylemat. Co zrobić? Trochę te części mi tu też nie pasują. Ale niech będą. Z nimi jest później problem, że naprawdę będziemy je prawdopodobnie pojedynczo wybierać z różnych takich nocnych lokalizacji. I okej, tym samym możemy kończyć ten odcinek. Wyjdzie troszkę szybszy niż zwykle, ale zauważam, że takie mają chyba poniżej 30 minut największą oglądalność. Jest to taki chyba najlepszy układ. No dobra, tymczasem żegnam się z wami. Dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się, hej!